Wszystkich w kolejnym odcinku z Valorant i dzisiaj zrobimy kompletny poradnik do postaci w Valorant, czyli omówimy każdą z umiejętności, ile one kosztują, jakich używać, czy są bardziej od zadawania obrażeń, czy bardziej od wspierania waszej drużyny, i w ten sposób możecie sobie wywnioskować, czy dana postać będzie dla was. Zaczynamy od Breacha, to jest postać bardziej wspierająca. Na B chciałbym jeszcze przypomnieć, że te umiejętności kupujemy tutaj na dole, tutaj jest, będzie podana cena tych umiejętności i na F1 możecie sobie zobaczyć co dana umiejętność robi. Na B jeżeli przejdziecie przez daną umiejętność to po prawej też wyskoczy co ona robi. Pierwszą umiejętnością Bricza to jest umiejętność gdzie on zamienia swoją rękę w rakietę i to możecie po prostu uderzyć w ścianę i po drugiej stronie tej ściany po chwili wybuchnie taki Płomień i on zada obrażenia. Tego nie możemy zrobić w ziemi, nie możemy tego zrobić przed siebie, musi to być przez ścianę czyli jest to postać bardziej defensywna. Trzymacie sobie jakiś kąt, wiecie, że tam są przeciwnicy, uderzacie tym i to po chwili wybucha i zadaje całkiem duże obrażenia. Fajnie się to łączy z Sage, gdy Sage da tutaj slowa albo gdy te postacie, nie wiem, są w jakimś stunie za ścianą, nie mogą się za bardzo ruszyć, to wtedy tego używacie i zadaje to obrażenia. W taki właśnie sposób. Pokażę to jeszcze raz, żebyście dokładnie widzieli, ile tych obrażeń ta umiejętność zadaje. Jeżeli użyjemy tego w ścianę, tak jak tutaj po chwili wybuchnie i zada. Około 56 obrażeń. Myślę, że to jest jeszcze zależne od dystansu, w jaki, jakim stoi ma tej umiejętności, ale 50-60 obrażeń raczej będzie zadawane z tej umiejętności. Kolejną umiejętnością na Q, drugą umiejętnością jest flash. Flash rzucimy w taki sam sposób, czyli rzucamy go w ścianę, i po drugiej stronie po lekkim opóźnieniu wszyscy nasi przeciwnicy będą oślepieni. Spróbuję to z siebie oślepić, żebyście widzieli, jak to działa. Mam nadzieję, że mi się uda. Chyba mi się nie uda, ale generalnie rozumiecie o co tutaj chodzi z tą umiejętnością. O, właśnie tak. I zostajemy oślepieni na myśl około 2-3 sekundy. Bardzo prosta umiejętność, działa w ten sam sposób, czyli rzucamy ją za ścianą, gdzie wiemy, gdzie mogą być przeciwnicy, albo gdy po prostu chcemy sobie sprawdzić jakiś kąt. Wiemy, że tam może być przeciwnik, rzucamy sobie flesza, celujemy się, jak on jest oślepiony, to możemy zacząć w niego strzelać. Umiejętność na E, czyli trzecia umiejętność, to jest umiejętność, którą po prostu mamy, która się ładuje podczas gry, nie musimy jej kupować. Pierwsza i druga umiejętność, respektywnie 100 i 200 kredytów. To umiejętność możemy naładować, żeby zwiększyć jej dystans. Gdy już naładujemy do pełna, możemy puścić i będzie to taki wstrząs od ziemi, który ogłuszy wszystkich przeciwników na jego drodze. Na mnie to chyba niestety nie działa, ale generalnie to ogłuszenie po prostu jakby widzicie, macie taki tunel, w którym widzicie, i wszystko wolniej się dzieje. Bardzo prosta umiejętność, tak samo możecie ją rzucać przez ściany yy, i będzie to działało. Czyli wszystkie umiejętności jak na razie możemy rzucić bez pokazywania się naszemu przeciwnikowi. I tak samo będzie z umiejętnością Signature, czyli z tym Ultimate'em. Ultimate to jest po prostu takie większe E na minimapie, możemy zobaczyć jak daleko to leci. Ten zasięg jest naprawdę duży, też przebija się przez wszystkie ściany. I po chwili falami zacznie podbijać. Te podbicia działają w taki sposób, że nasz przeciwnik podskakuje, podskakuje albo zostaje podbijany. Na jakieś tam e, chyba sekundę albo półtora sekundy i też będzie uguszony, tak jak na e, na całkiem spory czas. Myślę, że jest to jest około 3-4 e, sekundy, może nawet i troszkę więcej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Breacha. Bardzo fajna postać, myślę, że będzie często nagrana, e, szczególnie na tych wyższych levelach, bo jest on naładowany Utility, czyli tymi umiejętnościami wspierającymi, e, które pomagają drużynowo zagrać. Jeżeli taka postać jest dla Was, to jak najbardziej zachęcam, żebyście ją sobie przetestowali, e, bo. Warto taką, taką postać mieć w drużynie. Kolejną postacią jest Brimstone. Brimstone też jest bardzo nastawiony na utility, czyli na wspieranie drużyny, na smołkowanie, odcinanie jakiejś tam pozycji, czyszczenie pozycji i generalnie, żeby wspierać drużynę, zajmować lub też odbijać BS-y. Nie jest to raczej postać, która będzie mega ofensywnie grała w każdej rundzie. Jeżeli chodzi o umiejętności, to umiejętność pierwsza: Steam Beacon kosztuje 100 kredytów. I umiejętność druga kosztuje 200 kredytów. Trzecia umiejętność, smog, też kosztuje 100 kredytów, ale jedynego mamy na początku każdej rundy, z tego co pamiętam. Czyli zaczniemy od tej pierwszej umiejętności. I Ta pierwsza umiejętność po prostu pozwala nam szybciej strzelać, o ile się nie mylę. Pierwszą umiejętnością Brimstone'a, w której mamy dwa naładowania, jest to Steam Beacon. Daje on nam tak zwanego Rapid Fire'a, czyli szybkie, szybkie strzelanie. Po prostu szybciej strzelamy w tym, w tym takim okrągu. Jak z tego wyjdziemy, to jeszcze przez chwilę to trwa. To tam w prawym dolnym rogu widać. Bardzo defensywny, defensywny skill, w którego będziemy rzucać, żeby jak najwięcej naszych teammates przez to przebiegło i były w jakiś tam sposób wspierane. Następna umiejętność no, jest bardzo prosta, jest to po prostu w który zostaje wystrzelony z jego rakiety, mamy tylko jedno naładowanie, bije ono naprawdę okrutnie wielkie obrażenia. E, tak więc, warto mądrze użyć tej umiejętności, żeby wyczyścić jakąś pozycję. Odbija on się od ścian i można nim strzelić dosyć daleko. Czyli, jeżeli znajdziecie sobie jakąś miejscówkę na danej mapie, że mierzycie w to drzewko, później w ten krzak, później tam, e, i wtedy, jak strzelicie, to ten mołotow gdzieś tam wleci. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzieś tam wleci, to naprawdę jedną miejscówkę możecie bardzo fajnie sobie wyczyścić. Na przykład okno na bindzie, czy tak zwane heaven. Tutaj się wszystko pali i już wiecie, że przeciwnika tutaj nie znajdziecie. Ta umiejętność zadaje naprawdę duże obrażenia. Ja, jak nie stanę, nie wiem, czy dostaję tak samo duże, ale widzicie, że to jest 5 na tick. Te tiki są bardzo szybkie. Polecam Wam, żebyście sobie zobaczyli, może na YouTubie, gdzie opłaca się tego mołotowa rzucić. Ja też postaram się nagrać taki odcinek, ale z tego co wiem, to jest już kilka fajnych miejscówek, gdzie możecie rzucić sobie tego mołotowa, żeby wyczyścić daną pozycję. Pamiętajcie, macie tylko jednego na rundę, tak więc warto go mądrze spożytkować. Następną umiejętnością są smoki. Te smoki są banalnie łatwe do rzucenia. Macie jakiś tam zakres, w którym te smoki możecie rzucić. Wybieramy smoki lewym przyciskiem myszy. A żeby zatwierdzić, używamy prawego przycisku myszy. Wtedy po chwili one spadną i przykryją daną pozycję. Całkiem szeroką pozycję przykryją na chyba 14 sekund. Jeżeli chcecie sobie zająć BS, jeżeli bronicie jakiegoś bs i chcecie sobie najważniejsze wyjścia pokryć, to po prostu smokujecie. W ten sposób, i już wiecie, że nikt wam tu nie przyjdzie. Tutaj sobie możecie zostawić lukę, żeby coś widzieć. Jak tam wolicie, jeżeli chcecie kompletnie pokryć, to wiadomo, rzucacie te smoki troszkę dalej i wtedy one pokryją całe to wejście. Wiele tych wejść można pokryć bez większego problemu, tak więc łatwa postać do użycia. Może ona zostać użyta bardzo mądrze, i tak samo jak Bridge będzie często grana, szczególnie na tych wyższych. Poziomach, gdzie teamplay już o wiele bardziej się liczy, nie każdy będzie biegał po prostu na fragi. Bridge z Brimstone sobie tutaj staną, zaznaczam najważniejsze pozycje, e, najważniejsze pozycje gdzie te smoki powinny zostać rzucone. Zostaną one rzucone i cały team może wbijać. Tak więc mega, naprawdę mega użyteczna postać, jeżeli ogarniecie, że granie dla Waszej drużyny jest opłacalne. Zostawcie tą postać na rankedy, myślę, chyba, że już chcecie sobie ją przetestować. Jak na razie to ważne jest, żeby przyzwyczaić się do dobrego strzelania. Na ultimate mamy podobną umiejętność do w Tym razem w większym obszarze po prostu zadajemy obrażenia. Używacie jej lewym przyciskiem myszy i po chwili... Robi się taki wulkan, okrąg, który zadaje naprawdę gigantyczne obrażenia, bo jest to chyba 20 na tik. Tak więc po chwili. Naprawdę, jeżeli wiecie, że ktoś tam może być, jeżeli chcecie sobie otworzyć BS-a lub macie już zaplantowaną pakę i chcecie zabić kogoś, kto defiuzuje tą bombę, to ta umiejętność będzie do tego perfekcyjna. Trzecią dostępną postacią Valorant jest jet. Jet jest jedną z tych postaci, która jest bardzo ofensywna, bardzo agresywna, mobilna i możemy ją wykorzystać do puszowania różnych pozycji lub żeby zaskoczyć naszych przeciwników. Pierwsza umiejętność jest generalnie mega łatwa do użycia. Są to smoki, które są o wiele krótsze od tych, e, które pokazałem przed chwilą na Brimstone. One są bardziej takie, żeby zająć sobie pozycję i przeskoczyć na drugą stronę. E, możemy rzucić trzy takie smoki i możemy je na przykład rzucić jeden po drugim, żeby przebiec na jakiegoś BS. Bardzo fajnie to może zadziałać, gdy gra się rundę eko z waszymi teammateami i chcecie zaskoczyć przeciwnika i szybko zająć jakiegoś BS, a wskoczyć na przykład na Hayvenie, na a popsite. A te smoki można też podkręcać. Generalnie pierwszy raz widzę taką możliwość, jeżeli chodzi o FPS-y, ale bardzo fajnie to działa. Daje to po prostu większy skill cap dla naszej postaci, bo możemy sobie te smoki rzucić bez podejmowania większego ryzyka, czyli jeżeli wiemy, że przeciwnik może tam stać, a my chcemy go zasmokować, to po prostu tego smoka kierujemy w taki sposób, chyba on mi wleciał do tego teleporta. Tego smoka kierujemy w taki sposób, żeby on wypadł na tej pozycji. Wiadomo, te smoki trzeba sobie troszkę poćwiczyć. Nie jest to takie banalnie proste do zagrania. Musimy je troszeczkę poćwiczyć, żeby one wpadały w te pozycje, w które my chcemy, żeby one wpadały. Ale takie banalne, proste pierwsze smoki, wiadomo, tylko troszeczkę skręcamy i już będą one mniej więcej leżały tam, gdzie my chcemy, żeby one leżały. Co warto wiedzieć, jeżeli chcecie skręcić tego smoka, to żeby trzymać C, ja mam tą umiejętność pod klawiszem C, ten klawisz musicie cały czas trzymać, żeby tymi smokami skręcać, czyli klikam C, nie puszczam i wtedy tym smokiem mogę skręcić, jeżeli bym tego nie zrobił, to on sobie po prostu poleci tam, gdzie nacisnę, jeżeli przytrzymam, to mogę nim skręcić, skręcamy oczywiście ruchem myszką, jeżeli chcemy skręcić bardziej, no to wiadomo, tak samo możecie zrobić, możecie też skręcać w dół i w, i w bok, w każdą naprawdę możliwą stronę możecie to zagrać. Ciekawa umiejętność, myślę, że zobaczycie mnóstwo highlight'ów z tymi smokami, których prawie nie widzicie, a wlecą w dobrą pozycję, bo skręcicie w lewo potem w prawo i już tam zablokujecie tą pozycję. To fajnie widać na niebie jak możecie tym skręcać. Lewa prawa, cały czas to skręca przez kilka sekund. Dobra następna umiejętność, bo troszkę się o tych smokach rozgadałem, to jest Q Bardzo prosta umiejętność w użyciu, po prostu to skaczecie do góry co warto wiedzieć o tej umiejętności to to, że chwilę zajmie zanim wasza postać wyciągnie broń, czyli jeżeli chcecie kogoś na szybko zabić to nie polecałbym używać tej umiejętności bo troszkę ta animacja przeszkadza żeby tą broń wyciągnąć, jeżeli gracie na, na przeciwniku, którzy nie są aż tak dobrzy, to raczej macie wystarczająco czasu, ale jeżeli wasz przeciwnik usłyszy, że wy robicie to, że wy używacie tej umiejętności to zdąży was zabić zanim wy wyciągniecie broń kolejna umiejętność na E jest po prostu daszem. Dasz do przodu, dasz w bok, jak chcecie, tak możecie go użyć. Jeżeli myślicie, że tam może być przeciwnik, po prostu sobie zdaszujecie i wtedy dostajecie informację, a on nie zdąży was zabić. E, obydwie te umiejętności można połączyć, czyli używacie sobie Q, używacie sobie dasha i fajnie to można z, połączyć wszystko. Na przykład rzucacie sobie smoka skaczecie, daszujecie i już jesteście u ziomka na plecach. Jeszcze jedna umiejętność, która nie jest opisana, chyba nie jest opisana, z tego co widzę to nie jest, to jest umiejętność pasywna. To jest tak zwane wolne latanie. Jeżeli sobie wejdziecie na jakąś pozycję albo po prostu skoczycie do góry, to podczas trzymania spacji będziecie wolno opadać. Też bardzo, bardzo ważna umiejętność, o której powinniście pamiętać, jeżeli wyskoczycie do góry, chcecie sobie wolno poszybować to możliwe, że to się przyda. Taka ciekawostka, o której po prostu nie za wiele osób wie. I ostatnią umiejętnością są to te noże. Te noże z highlightów, które na pewno już widzieliście. Widzieliście je w highlightach z Valoranta, widzieliście je w highlightach każdego tak naprawdę, bo fajnie one się spisują. Żeby naładować to noże, potrzebujemy 6 fragów lub 6 punktów do zdobycia i rzucamy je w bardzo prosty sposób. Lewym nożem, lewym przyciskiem myszy rzucamy jeden nóż, prawym przyciskiem myszy rzucamy wszystkie noże. Wszystkie noże rzucałbym tylko, jeżeli stoimy wystarczająco blisko naszego wroga, bo mają one dosyć duży rozrzut i czym dalej przeciwnik stoi, tym mniej obrażeń zadamy. Fajnie można to właśnie połączyć z każdym skillem, którego już mamy, czyli podskakujecie, podskakujecie, daszujecie jakiegoś smoka tego smoka możecie rzucić tak podskoczyć, zdaszować i rzucić hecika z noża. Ciekawa postać, bardzo mobilna i polecam dla graczy ofensywnych, którzy chcą się wbić, są entry -fragerami i chcą po prostu pozabijać przeciwników. Jeżeli chodzi o koszt tych umiejętności, to jeden smałk kosztuje 100 kredytów, a jedno podskoczenie do góry kosztuje 200 kredytów. Czwartą postacią na naszej liście jest Phoenix. Phoenixa zapewne już znacie, widzieliście go na highlightach od Valoranta, zanim ta gra w ogóle została wypuszczona. Phoenix jest bardzo przyjemny do gra jego skillset tak naprawdę ma wszystko dla jednego gracza. Myślę, że to będzie właśnie fajny, fajna postać dla osób, które będą grały solo Q w rankedach w Valorancie. Jeżeli chodzi o jego umiejętności, to kosztują one, kosztują one 200 kredytów za C i 100 kredytów za Q, czyli za curve bola. Zaczynając od pierwszej umiejętności, jest to ściana ognia, którą rzucamy na C. Ta ściana jest dosyć krótka, trwa ona niezbyt długo. Co warto zau zauważyć, to to, że ona nas leczy. Jeżeli staniemy sobie w tej ścianie, to w lewym dolnym rogu wyskakuje ten healing i ta ściana będzie nas leczyła. Co jeszcze warto zauważyć, to to, że tą ścianą możemy skręcać poprzez skręcanie myszką. Tak więc jeżeli macie jakąś pozycję, którą chcecie sobie tam zająć, odciąć, to możecie tam ścianą skręcić. Nie wiem czy tą ścianą można aż tak agresywnie skręcać, a właśnie, tutaj troszkę wyszło. Ta ściana jest skręcona wokół tego rogu i jakoś to tam pomaga zająć pozycję z mniejszym ryzykiem. Ta ściana się nie zatrzyma tutaj, tylko zatrzyma się troszkę dalej, bo została ona skręcona, tak więc poeksperymentujcie sobie tą postacią, czy te ściany się skręcać, czy da się nią skręcać, czy opłaca się nią skręcać, to już zostawiam wam. Tak wygląda ta umiejętność, którą mamy tylko raz na rundę. Kolejną umiejętnością jest klasyczny flash. Tego flasha nie możemy rzucić na wprost, to ciekawe, lewym przyciskiem myszy rzucamy w lewo, prawym przyciskiem myszy rzucamy w prawo. Nie możemy go rzucić zbytnio prosto. Chyba że rzucicie go jakoś w niebo, wtedy on lekko skręci, ale mniej więcej będzie jakoś tam prosto. Najlepiej go rzucać właśnie za ściany, czyli stajemy sobie blisko ściany. Wiemy, że tam może być przeciwnik, i rzucamy sobie tę umiejętność w lewo. I już wiemy, że możemy wychylić, bo przeciwnik prawdopodobnie ma flesza. Tak samo to działa z drugiej strony. Prawy przycisk myszy. No niestety, nie ta umiejętność. Prawy przycisk myszy. I rzucamy tego flasha w prawą stronę. Tutaj już pokazałem, troszkę ze ale następna umiejętność też jest Molotov, czyli taka kula, którą rzucamy lewym przyciskiem myszy, żeby dalej poleciała, prawym przyciskiem myszy, żeby poleciała bliżej. Ta kula zadaje dosyć duże obrażenia, a nas leczy wielkie pole, też jest wielki obszar tej umiejętności, czyli jeżeli chcemy wyciszyć daną pozycję. To możemy tak rzucić tą kulę ognia. dożyć szybko opada, tak więc możecie dobrze wymierzyć tą umiejętnością. I przechodzimy do naszej ostatniej umiejętności, czyli do Ultimata. Musicie mieć 6 punktów, żeby tego Ultimata nabić. Najlepiej używać go za jakimś rogiem. Dlaczego najlepiej go używać za jakimś rogiem? Bo przez kilka sekund po prostu jesteśmy w takim stanie, że jak zginiemy, to wrócimy do tego punktu, w którym użyliśmy naszego Ultimata. Co warto zauważyć, to to, że wrócimy ze 100 HP do tego punktu, i jeżeli zabijemy lub zginiemy, to nie ma większego znaczenia. Zawsze wrócimy do tego punktu, ale przy tym punkcie. O trwa to jakoś półtorej sekundy, myślę, ta animacja, przy której będziemy mogli znowu strzelać, tak więc dlatego polecam używać to za ścianą, bo jeżeli użyjecie tego ultimata tutaj i wtedy spróbujecie wyczyścić te pozycje i wiecie, że to będzie przeciwnik albo będzie więcej przeciwników, niż wy się spodziewacie i oni zaczną was puszować, to ten płomień widać. Wy go widzicie i przeciwnicy go widzą i po prostu mogą na ciebie poczekać i cię zabić i ma mieć darmowego fraga, a ty spalisz i ultimata i prawdopodobnie od razu padniesz, tak więc nie polecam używać tej umiejętności na widoku. Stańcie sobie w jakimś rogu, gdzieś jest bezpiecznie i wtedy możecie albo odbijać Bsa, albo go zajmować, albo czyścić rogi dla waszej drużyny. Bardzo prosta postać, ale raczej ma wszystko, czego potrzebujecie, żeby grać samemu. W połowie listy agentów znajdziemy Race. Rejs to jest mój ulubiony agent. Gram nim dosłownie cały czas, mniej więcej 25 fragów na gierkę, to jest naprawdę gwarantowane. Ma ona bardzo ofensywny skill set. jest postacią, która mi po prostu przypadła do gustu. Ma fajne YouTube, Utility, e, całkiem niezły movement i można się nią naprawdę pobawić. Bardzo fajnie też te fragi wyglądają na montażach, e, który mam nadzieję, że już jest na moim YouTubie z e, Race. E, race jakiś tam montaż, jeżeli nie to zapraszam do subskrybowania, żebyście ten montaż mogli sobie obejrzeć. Zaczynając od tych umiejętności, zaczynając od pierwszej umiejętności, tak zwane rumba, rolling gary, odkurzacz, jak tam chcecie, tak możecie sobie to nazwać i tak to właśnie wygląda. Po prostu rzucacie odkurzacz przed siebie. On sobie jeździ i będzie się odbijał od ścian dopóki nie znajdzie przeciwnika. Jeżeli znajdzie tego przeciwnika, to się odpali, wy to usłyszycie, jak on się odpali, przeciwnik to usłyszy, jak on się odpali i będzie po prostu zmierzał w stronę przeciwnika. Jeżeli uda mu się koło tego przeciwnika wybuchnąć to go zabije na raz jeżeli chodzi o koszt tego robocika to jest to 200 kredytów blast pack kosztuje 100 kredytów i umiejętność na E kosztuje 200 kredytów również po umiejętność na E będziecie mieli jeden załadunek za darmo na Q właśnie macie te blastpaki. to wygląda w taki sposób że rzucacie paczkę na ziemię która po jakimś tam czasie wybuchnie wy też możecie ją wybuchnąć sami bardzo fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o movement, bo możecie sobie wskoczyć właśnie na takie struktury jak ta. Za. Ile mi się to może uda? No, ok, teraz. E, troszkę wymaga ćwiczeń, jak widzicie. Ja niestety jestem tragicznym graczem i nie wyszło mi to za pierwszym razem, ale możecie sobie na przykład rzucić to na ziemię i sprawdzić, czy tam ktoś jest, bo nie będzie on się spodziewał, żeby wy tak wysoko wlecicie w niebo i raczej nie będzie tam celował. Ta paczka też dodaje obrażenia, czyli jeżeli wiecie, że tutaj ktoś jest, możecie mu szybko rzucić dwie paczki, no, tylko nie wybuchajcie ich w powietrzu, tak jak ja teraz zrobiłem. Te dwie paczki powinny raczej zabić przeciwnika. Przechodząc do kolejnej umiejętności, jest to AM, bardzo mocny granat do czyszczenia pozycji, jeżeli wiecie, że gdzieś jest przeciwnik na 100%, to jeden granat go wysłaci w powietrze. Nie jest to zwykły granat, jest to po prostu granat, można powiedzieć, odłamkowy. Wybuchnie on raz i po czasie rozwali się na cztery mniejsze granaciki, które też wybuchną, podbijając celownik przeciwnikowi, czyli bardzo mocny granat do czyszczenia danych pozycji, który możemy bezpiecznie rzucić. Praktycznie zewsząd. Przydaje on się w ciasnych punktach, czyli na mapie Split oraz na mapie Bind. Będzie on niesamowicie mocny do użytku dla nowych graczy. Z tego co widzieliście, jak na razie, trzy umiejętności wszystkie zadają obrażenia. I czwarta umiejętność niczym się nie różni, też będzie zadawała obrażenia. Jest to rakieta, którą odpalamy i przez jakiś tam czas mamy, e, czyli lepiej ją używać, gdy wiecie, że na swojej, drodze, na swojej drodze spotkacie przeciwnika. Możecie to połączyć z Q, odpalić. I skończyła mi się ta rakieta. Jeszcze raz, możecie odpalić Q, tą rakietę mieć włączoną, wyskakujecie w powietrze, rzucacie ultimata i ta rakieta praktycznie na 100% zabije kogoś właśnie w takim obszarze. E, niestety musicie dosyć blisko tą rakietą trafić i nie polecam tej rakiety używać na długie dystanse, bo jeżeli wy tą rakietę odpalicie, to ktoś może was zabić w międzyczasie i tak przegracie rundę. Ale do czyszczenia rogów, do czyszczenia e, tiny spaces ale do czyszczenia jakichś kątów albo rogów ta rakieta po prostu będzie najlepszym utility, jakie macie, zabije ona wszystkich. Którzy mogą stać wystarczająco blisko w rogu koło tej rakiety. Kolejna postać jest bardziej dla osób, które lubią wspierać swoją drużynę i nie za bardzo są nastawione na fragowanie. Wiadomo, fragować zawsze trzeba, ale lubicie wspierać swoich teammateów, lubicie bardziej grać pasywnie, gr używać swojego utility, czy to ofensywnie, czy defensywnie, żeby przeciwników powstrzymać i leczyć swoich sojuszników, a także i siebie, żeby zwiększyć szanse na wygranie danej rundy. Jeżeli chodzi o koszt umiejętności, to jest to 300, najdroższy skill, chyba w grze dotychczas, za ścianę, 100 za kulę spowalniającą, i kolejne dwie umiejętności są za darmo. Zaczynając właśnie od tej ściany, jest to dosyć szeroka ściana, która trwa chyba 40 sekund. Tak więc, naprawdę, bardzo długo ona trwa. Są to cztery takie cegły, które możecie rozbić, jeżeli strzelicie w nie. Wystarczająco razy. Na pistoletówce nie ma szans, że ktoś się przez to przebije bez zużywania większej, większej ilości amunicji lub tworzenia gigantycznej ilości dźwięku. Tak więc ta ściana jest bardzo mocna. Co jeszcze warto wiedzieć, to to, że tą ścianę możecie obracać. Jeżeli naciśnicie C znowu, to możecie ją obrócić albo poziomo, albo pionowo. Jeżeli przytrzymacie prawy przycisk myszy, to możecie ją sobie lekko obrócić. Dla wakawostka, którą pewnie już wszyscy wiecie, jeżeli graliście tą postacią, ale ten poradnik jest bardziej dla nowych osób. Tą ścianą możecie się zboostować. Jeżeli rzucicie ją sobie pod nogi i wiecie, że tam jest przypuśćmy przeciwnik za tym rogiem, a wy chcecie i rzucić tutaj ściankę i zask zaskoczyć swojego przeciwnika, to możecie rzucić sobie tą ścianę pod nogi i w ten sposób znajdziecie się na tej ścianie i możecie o zaskoczyć swojego Przeciwnika wychodząc się z tej ściany Tak więc ciekawie można tą postacią zagrać Czy to ofensywnie czy defensywnie Następną umiejętnością jest kula spowalniająca Macie dwie ładunki tej kuli Warto jest to rzucać głównie pod przeciwników Albo w miejsca gdzie mogą przeciwnicy się pojawić Ta kula zadaje kosmicznego slowa I wytwarza bardzo dużą ilość dźwięku Jeżeli przeciwnik na to nazdepnie Posłuchajcie sobie sami Każde to na zdepnięcie brzmi jak kruszony lód, i wasi przeciwnicy na pewno to usłyszą, lub twoi sojusznicy to usłyszą, jeżeli tam będzie przeciwnik. E, można tą kulkę troszkę przeskoczyć banny hopem dla tych, co nie wiedzą, jak bane hopować będzie do tego osobny poradnik, ale jeżeli będziecie chcieli przez tę umiejętność po prostu przejść, to zajmie wam to mniej więcej tyle samo, co mojemu auto, żeby się rozpędzić do setki, czyli jakieś od 3 do 5 dni roboczych, tak więc nie polecam przez to przechodzić. Nauczcie się hop, albo po prostu unikajcie tej umiejętności kompletnie. Następna umiejętność jest to klasyczne leczenie. Lewym przyciskiem myszy leczycie sojusznika, prawym przyciskiem myszy leczycie siebie. No, prostsza umiejętność nie mogła być, leczy to mniej więcej do full HP, 5 HP na tick, Te tiki są bardzo szybkie. Nie mogę teraz uleczyć siebie, bo nie mam wystarczającej ilości HP, ale mam nadzieję, że wiecie, jak to działa. Jeżeli chodzi o umiejętność, z waszą specjalną umiejętność, to jest to wskrzeszanie. To wskrzeszanie troszkę trwa. Tak więc nie używajcie tego, jeżeli wasz sojusznik umarł tutaj, gdzieś na widoku, to nie używajcie tej umiejętności, bo może on zginąć jeszcze raz, gdy przeciwnik wychyli, bo będzie on w powietrzu, przez jakieś dwie sekundy ta animacja wskrzeszania trwa, ale gdy rzucicie już ścianę jakiegoś tam slowa, no to wtedy możecie wskrzesić swojego sojusznika, używając lewego przycisku myszy i będzie on bezpieczny. Następnym agentem na naszej liście jest Sowa. Sowa używa klasycznego łuku, żeby zabić swoich przeciwników na pierwsze umiejętności, Mamy drona. Ta umiejętność kosztuje też 300, czyli kolejna droga umiejętność na kół mamy umiejętność, która kosztuje 100 kredytów. Zaczynając od tego drona, mamy jeden ładunek na całą grę. Najlepiej używajcie go gdzieś, gdzie jesteście bezpieczni, bo ten dron wylatuje w powietrze, a wy musicie być bezpieczni, bo po prostu stoicie nieaktywni w tym momencie, gdy kierujecie tym dronem. Tym dronem możecie po prostu zaznaczyć przeciwników, gdy w nich strzelicie lewym przyciskiem myszy. Oni wam się, ci przeciwnicy, wam się pokażą. Może spróbuję to pokazać na botach, żebyście lepiej widzieli o co mi dokładnie chodzi. Tych botów troszkę tutaj zrespie, żeby łatwiej było pokazać. No i już wam pokazuję, jak to może działać. Rzucacie sobie tego drona za ścianę w bezpiecznej pozycji i strzelacie w przeciwnika. Teraz oni będą wam się pokazywać trzy razy przez ścianę. Właśnie taki kontur będziecie widzieć, i każdy ich ruch będzie monitorowany. Warto zapamiętać, że pokazują oni się dokładnie trzy razy. Na kół mamy strzałę, która zadaje obrażenia. Jest to tak zwany shock bolt. Ta postać krzyczy tą nazwę, gdy będzie strzelała. Lewym przyciskiem myszy ładujemy umiejętność i po prostu strzelamy. Nic bardziej prostego. Dwa, dwie strzały potrzebne są, żeby zabić przeciwnika, więc jest to bardziej umiejętność która będzie czyściła kąty a także zdobywała wam pozycję na mapie co warto zauważyć to to, że prawym przyciskiem myszy możemy włączyć, zwiększyć ilość odbić, raz naciśniemy to zwiększamy ilość do jednego odbicia drugi raz naciśniemy to zwiększamy, umiejętność, zwiększamy ilość odbić do dwóch tak wygląda to no tak to nie wygląda ale tak to wygląda bez odbić tak to wygląda z jednym odbiciem a tak to wygląda z dwoma odbiciami. Bardzo prosta w użytku. Tak samo działa umiejętność E też możemy sobie ją odbijać raz czy dwa. Ta umiejętność natomiast wbija się w ścianę, i po chwili pokazuje Wam kontur przeciwników, też pokazuje trzy razy. Niestety, tą strzałę łatwo można z tej ściany zbić, po prostu w nią strzelając. Ja chyba swojej nie mogę zbić, ale ona się świeci na czerwono, jeżeli jesteście w drużynie przeciwnej, i tą strzałę można szybciutko zbić. Na ultimecie mamy potężną strzałę, która przebija się przez wszystkie ściany na naszej drodze i zadaje 80 obrażeń każdemu przeciwnikowi. Tak to wygląda, jak już strzelicie i zabijecie wszystkich swoich przeciwników na waszej drodze na dwa hity. Plus to, że jeszcze będziecie ich widzieć, jak już traficie. Czyli ten kontur tak samo się pokaże przez tą ścianę. Co warto zauważyć to to, że jak już naciśniecie umiejętność i zatwierdzicie swój strzał, to nie możecie ruszyć myszką. Jeżeli wiecie, że tu jest wróg i on się przesunął, to by już nie za bardzo możecie ruszyć. Tak możecie ruszać swobodnie, a jak już strzelicie to nie za bardzo tą myszką możecie ruszać. Zbliżając się do końca naszej listy mamy Cyphera, czyli takiego speca od bronienia i gry pasywnej można powiedzieć, że on bardzo dobrze używa Utility i widać od razu, gdy ktoś dobrze gra z cyferem, a gdy nie, bo to utility jest bardzo ważne, żeby używać w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie i fajnie gdy... Wasz team gra pod to utility. On praktycznie sam może trzymać każdy bombsite, jeżeli dobrze się nim gra. Na C mamy trap wire, czyli właśnie taką linkę, która przeciwników naznaczy, a po chwili ich spowolni lub tam zestunuje. W prosty sposób to C możemy rzucić w dwa główne przejścia. Jeżeli myślicie, że żaden przeciwnik tutaj się nie pojawi, to F możecie sobie tą umiejętność podnieść i rzucić w zupełnie inne miejsce. Generalnie bardzo fajne w użytku, jeżeli wasz przeciwnik w to wejdzie, to to się zaświeci na czerwono i możecie szybko to zestrzelić, w sensie oni mogą to szybko zestrzelić, jeżeli chodzi o koszt tej umiejętności, to jest to 200 kredytów za sztukę, Cyber Sage, czyli druga umiejętność kosztuje 100 kredytów, a wygląda ta druga umiejętność tak, na F ją możecie aktywować. Macie dwa, dwa ładunki tej umiejętności, i zasłania ona praktycznie wszystko, czyli jeżeli chcecie sobie zasłonić to miejsce i przebiec. To możecie tak zrobić. Jeżeli chcecie przedłużyć, to wiadomo, rzucacie drugie kół w to samo miejsce i też odpalacie. Wasi przeciwnicy, wchodząc do tej pułapki, będą troszeczkę zesłałowani, i z tego co wiem, to będą też pokazani przez właśnie Twoją umiejętność, czyli możesz do nich łatwo strzelać. Na E mamy klasyczną kamerkę. Kamerkę możemy rzucić na bardzo wiele ścian. Podskakując możemy troszkę zwiększyć dystans, gdzie możemy tą kamerkę rzucić, ale generalnie działa to tak. Przypuśćmy, że ta Cytadela K Katedra jest bombsidem, to wy chcecie się gdzieś tam przykampić a użyć tej kamerki w bardzo defensywny sposób, żeby była ona po prostu twoimi oczami. Na E możecie do tej kamerki wejść, czyli używając tej umiejętności jeszcze raz i będziecie widzieli co się na B się dzieje. Jeżeli tu by wchodzili przeciwnicy, to lewym przyciskiem myszy możecie ich oznaczyć. W ten sposób strzelając, to ma jakiś tam cooldown. Niestety, gdy jesteście w tej kamerce, to wasi przeciwnicy widzą ją na czerwono. Ona się po prostu zapali. No, nie jest zbyt ciężko jej nie zauważyć. Tak samo na F możecie ją wziąć i po prostu przenieść w inne miejsce. Znowu się schować szybko zerknąć, czy ktoś jest, jeżeli nikogo nie ma, wychodzicie, zbieracie, rzucacie w inne miejsce, albo ją tam zostawiacie i dalej się kryjecie, żeby kamerką ze zerknąć, czy ktoś jest, oznaczyć i potencjalnie wyjść, dać hecika na szybciutko i schować się znowu. Na X, na X niestety nie mogę odpalić, ale X, czyli wasza umiejętność specjalna generalnie działa tak, że wszystkich przeciwników pokazujecie na kilka sekund. Oni się będą pojawiali w taki sam sposób, jak usowy, czyli kontury będą widoczne przez kilka kroków. Bardzo fajna, prosta umiejętność w użytku, która pomoże Waszej drużynie wygrać rundę. Postacią w kapturze jest Omen. Omen jest generalnie dosyć ciężki do użycia, nie polecałbym tego agenta ludziom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Valorantem. Jego skillset, jeżeli chodzi o koszty, wygląda w ten sposób, że C kosztuje 100 kredytów, Q kosztuje 200 kredytów. Na C mamy... Bardzo prostego w użyciu teleporta. Tego teleporta możemy używać, żeby przeteleportować się na drugą stronę, żeby nas przeciwnik nie zauważył, ale możemy ją też wykorzystać w taki sposób, żeby przeteleportować się na górę danego elementu. Na przykład można to fajnie połączyć z ze ścianką Sage, na którą możemy się przeteleportować tak samo. Prost, generalnie proste w użyciu fajnie działa, ale musicie pamiętać o tym, że ta umiejętność troszkę trwa, czyli nie używajcie tego na widoku, bo w miejsce w które się teleportujecie jest właśnie taki cień i łatwo was zestrzelić na kół. Macie paranoję, którą używacie bez klikania myszki, czyli po prostu naciskacie kół i ona leci po prostu pojawi się na twarzy waszych przeciwników taka ściana fioletowa, przez którą oni nie będą widzieć. To właśnie wygląda w taki sposób, że oni po prostu mają blinda. Trochę ten blind trwa i możecie go rzucić przez ściany, żeby swoich przeciwników łatwo zabić. Jest, ma dosyć duży zasięg, więc. Jeżeli trzymacie jakąś długą na, na danej mapce, to możecie tej paranoi użyć, żeby ograć swoich przeciwników. Na E macie banalnego smoka. Możecie go sobie ustawić na minimapce, e, trzymając E zwiększacie dystans. W sensie E zmniejszacie dystans, a prawym przyciskiem myszy zwiększacie ten dystans. Jak już ustawicie swojego smoka tak, żeby on leżał tam, gdzie chcecie, przyciskacie lewy przycisk myszy, i ten smoke się w tym miejscu pojawi, blokując całkiem szerokie pole widzenia. Jest to chyba najszerszy smoke w grze i trwa on też dosyć długi czas. Macie dwa załadowania, które mają jakieś tam cooldowny, nie musicie tego kupować. Możecie sobie zablokować dwie najważniejsze pozycje i łatwo wejść na BSA. Na Ultimate macie teleport. Tym teleportem, teleportujecie się na minimapce. Możecie się steleportować w każdy kąt mapy. Nie jest to zależne, czy jest to strona przeciwnika, czy jest to strona Twoja. Możecie się steleportować naprawdę wszędzie. Tylko, że to słychać, to widać. Znaczy widać może nie, ale widać twój cień przez jakieś 3 sekundy. Tak więc używaj tego, żeby przeteleportować się do bardzo bezpiecznej pozycji, żeby przeciwnik was nie zastrzelił. Jeżeli podczas tej animacji was zastrzeli, to po prostu wrócicie na miejsce, w którym się teleportowaliście. Natomiast jeżeli was przeciwnik jest mądry i poczeka te 2 sekundy, zestrzelicie od razu po tym, jak ty się przeteleportowałeś, to po prostu będziesz martwy. Tak więc mądrze używaj tej umiejętności, e, tak żeby zaskoczyć swoich przeciwników w jak najbardziej efektywny sposób. Ostatnią naszą postacią jest Viper. Viper jest dosyć ciekawą postacią, która ma myślę, że bardzo wysoki skill cap i jest też postacią bardzo kreatywną, czyli jeżeli chcecie się wykazać jakimiś fajnymi smokami, jakimiś fajnymi ścianami, to ta postać jest idealna dla Was. Pierwsza umiejętność kosztuje 100 kredytów, druga umiejętność kosztuje 200 kredytów, następne umiejętność macie za darmo. Pierwsza umiejętność to jest po prostu taka lotka, która strzela, pluje gazem bardzo trującym, i leży ona na ziemi przez kilka sekund, zadaje jakieś tam obrażenia. Tak, jak widać, te boty po chwili pękają. Myślę, że jest to bardziej umiejętność, która pozwoli Wam czyścić, czyścić jakieś pozycje, niż żeby zabijać przeciwników. Na drugiej umiejętności macie właśnie smoka, o którym mówiłem. Lewym przyciskiem myszy rzucić, rzucacie go daleko, prawym przyciskiem myszy rzucacie go blisko. On się też odbija, co ciekawe i na Q możecie go aktywować. Jak widać na dole przy waszych umiejętnościach ten smok będzie trwał dopóki wam toksyny nie zejdą do zera. Gdy te toksyny wam zejdą do zera, to wtedy smok się wyłączy lub możecie go już analować naciskając Q jeszcze raz. Wtedy ten smok się wyłączy i gdy wasze toksyny wejdą powyżej danego poziomu, chyba 50, to znowu możecie tego smoka aktywować. Tak samo jest z Waszą kolejną umiejętnością. Jest to umiejętność pod klawiszem E w standardzie. Jest to po prostu ściana, którą możecie rzucić. Rzucacie takie pluskwy, i przy, jeżeli przyciśnicie przycisk E jeszcze raz, to ściana się aktywuje. Bardzo fajnie to można zagrać. Bardzo kreatywnie, bardzo ciekawie, bo te pluskwy latają nad ścianami, czyli jeżeli chcecie odblokować to przejście pod ukosem, to możecie sobie tu stanąć. Aha, już nie możemy tu stanąć, bo niestety tą umiejętność rzuciłem. Ale nieważne, mam nadzieję, że rozumiecie, że to po prostu tą umiejętność możecie puszczać przez całą mapkę, mniej więcej przez całą mapkę, żeby odciąć BS-y, bo to lata nad modelami, czyli jeżeli chcecie to rzucić nad ścianą, to to druga lub trzecia pluskwa znajdzie się za ścianą i po przycisnięciu E pojawi się taka ściana odcinając BS-a. Przyciskając jeszcze raz E możecie się, możecie po prostu tą ściankę wyłączyć, ta ściana też bije. Tak samo jak um, Wasz smoke bije, tak samo ta ściana bije. Um, może nie tyle co bije, co po prostu zmniejsza HP oraz. Tarcze, nie jestem pewien, chyba tylko HP, i jeżeli Wasz przeciwnik z tego wyjdzie, to to HP zacznie do niego wracać. E, tak więc trujecie go e, częściowo. I Ultimate, jeden z mocniejszych Ultimate'ów, aktualnie w grze, bardzo przydatny, jeżeli atakujecie Bombsite e, lub jeżeli go bronicie, po prostu używacie e, przycisku X w danym miejscu, w którym stoicie, lub troszeczkę dalej możecie to rzucić. I tam pojawi się taka kula gazu. Przeciwnicy w tej kuli będą podświetleni na czerwono, a wy dopóki zostajecie w tym miejscu, to ten ultimate się nie skończy. Czyli teraz widzicie, jak mocne to jest, gdy bronicie paki. Przypuśćmy, że paka jest tutaj, a wy przez 40 sekund po prostu sobie biegacie. To jest jakby taki niekończący się smoke, którego wasz przeciwnik nie ma prawa wyłączyć, nie ma prawa zabić. On nie może wiedzieć, gdzie wy jesteście, a wy go będziecie widzieć na czerwono. A wy go będziecie widzieć na czerwono w tej samej sekundzie, w której on wejdzie w tego smoke'a. Tak więc niesamowicie mocna broń. Polecam wam sobie przetestować różne miejscówki, w których możecie tej umiejętności użyć i przyzwyczaić się do używania tej umiejętności. Jak wyjdziecie z tego smoke'a, to po chyba 3 lub 5 sekundach, możliwe, że 5 sekundach, ten smoke po prostu opadnie i nic z niego nie zostanie. Żeby wam zobrazować, jak to działa z tym podświetlaniem przeciwników na czerwono, to właśnie wygląda to tak, czyli będziecie widzieli cały model na czerwono za tym obszarem, czyli za tym obszarem, gdzie ten smok jest taki gęsty. Nie widzicie, ale gdy ten smoka, obszar zostanie pokonany to widzicie, że Wam się przeciwnik zaczyna podświetlać na czerwono. No niesamowicie mocna umiejętność, która wygra Wam niejedną rundę. E, tak, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o kompletny poradnik postaci dla osób początkujących, opis umiejętności każdej postaci i jak możecie go efektywnie wykorzystać w swoich grach. Jeżeli Wam się taki poradnik podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zosta napiszcie w komentarzach, co jeszcze mogę dla Was nagrać. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.